Niecałe 9,5 kg waży 1 milion złotych w 100 złotowych banknotach. Mariusz Pudzianowski Pudzian. rywalizując w spacerze farmera przeniósł 300 kg w niecałe 30,5 sekundy, czyli Pudzian potrzebowałby prawie 5 minut, żeby przenieść 282 miliony złotych, które biznesmen Paweł Szopa miał zarobić na chińskich agregatach za nasze pieniądze. Bo czy na patriotyzmie da się zarobić miliony? Jak Najbardziej jeszcze jak. Dzisiaj opowiem o pięknych karierach znajomych Mateusza Morawieckiego i aferze w rządowej agencji rezerw Strategicznych. Ja nazywam się Filip Folczak i serdecznie zapraszam Was do oglądania. A jednocześnie zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Król porusza się po jednym polu w dowolnym kierunku. Goniec skacze na ukos tak daleko jak chce, i jak pozwalają mu inne pionki. A skoczek, zwany także koniem, robi takie hop trudne do wytłumaczenia. W szachach są zasady, w warcabach są zasady i w państwie prawa też są zasady. Jak na przykład urzędnik chce kupić agregaty prądotwórcze za publiczne pieniądze, to musi działać zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Zostało to wymyślone po to, żeby nie robić przekrętów, żeby pieniądze podatników były wydawane w transparentny i uczciwy sposób. Ale jak się okazuje, nie dla wszystkich jest to takie proste i oczywiste. Albo nie rozumie tego, co jest powiedziane, albo udaje, że nie rozumie, po to, żeby robić sobie Niesmaczne dowcipy. Po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku polski rząd podjął decyzję, żeby przekazywać naszemu sąsiadowi agregaty prądotwórcze. Ale nie takie malutkie maszynki zasilane litrem benzyny, ale gigantyczne agregaty, które mogą zasilać szpital, kiedy wysiądzie prąd po rosyjskim ataku. Szczytny cel, szczytne zamierzenia, tylko realizacja może budzić pewne wątpliwości. Bo jak ujawnił dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz, na agregatach zarobił setki milionów, między innymi właściciel nazywanej przez niektórych patriotyczną marki odzieżowej Red is Bad, Paweł Szopa. Czym jest Red is Bad? To firma, która sprzedaje ubrania z orłami, husarzami i żołnierzami wyklętymi. W sklepie Red is Bad fotografował się na przykład prezydent Andrzej Duda. W ubraniach tej firmy pokazywała się pierwsza dama. Z szefem firmy spotykał się też premier Mateusz Morawiecki. Red is Bad, czyli czerwone jest złe. Czerwone, czyli komuna, socjaliści, lewactwo. Przerażeniem to, to popieram. Firma Pawła Szopy miała nawet w sprzedaży koszulki nawołujące do walki z czerwoną hołotą. Czymkolwiek ona by była. Piekło drukowany jest dobrymi chęciami. I ten sam Paweł Szopa został uznany za eksperta od ściągania rzeczy z Chińskiej Republiki Ludowej. Czyli z jednej strony sprzedaje koszulki uderzające w czerwonych, a z drugiej strony sprowadza od tych chińskich czerwonych towar za miliony, ale... Czego się nie robi w imię patriotyzmu? Dla siebie nic, dla Polski wszystko. Jednak ten brak ideologicznej konsekwencji to tylko osobista sprawa pana Szopy. Cały myk polega na tym, że firma Pawła Szopy kupiła agregaty w Chinach za 69 milionów złotych, a sprzedała je rządowej agencji rezerw strategicznych za ponad 350 milionów złotych. Zarobek ponad 280 milionów. Na jednym dealu z państwem polskim. Bez przetargu, bez... Bez doświadczenia na firmę założoną razem z własną mamą 3 miesiące wcześniej. Tak, matka Pawła Szopy też była w tym interesie. Pojawiła się tutaj nazwa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To taka specjalna jednostka rządowa, która zajmuje się gromadzeniem zapasów na specjalne okazje. Wojny, klęski żywiołowe, jak na przykład powodzie. To są zapasy paliwa, leków, specjalistycznego sprzętu. Bardzo ważna instytucja państwowa, która podlega samemu premierowi. I to właśnie ta jednostka ogarniała, na przykład, maseczki w czasie pandemii czy wspomniane agregaty po wybuchu wojny. Na czele tej rządowej jednostki stał Michał Kuczmierowski, zaufany człowiek Mateusza Morawieckiego. Nie dajcie sobie wyciągać gorących kartofli um, z ogniska. Kuczmierowski zaczął swoją polityczną karierę od obrony Krzyżanek. Krakowskim przedmieściu po katastrofie w Smoleńsku. I w zasadzie jeśli chodzi o jego dalszą karierę, to zawdzięcza wszystko Morawieckiemu. Jak Morawiecki był prezesem banku bez WBK, to Kuczmierowski był tam menadżerem. Jak PiS doszło do władzy, to Kuczmierowski wskoczył do Państwowego Banku PKOBP. Później był w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, by skończyć na rządzeniu wspomnianym rasem, który podlega premierowi, wtedy premierowi Morawieckiemu. Człowiek wielu talentów. Ale wszystko co dobre szybko się kończy. Sute czasy się skończyły, Kuczmirowski ukrywa się teraz za granicą, a prokuratura ściga go listem gończym. Jest europejski nakaz aresztowania Michała Kuczmierowskiego, byłego prezesa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Bo według śledczych, firmy, które ogarniały agregaty dla rządowej agencji, były wybierane po znajomości. Michał Kuczmierowski jest podejrzewany o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Brzmi to wszystko bardzo oficjalnie, ale grozi mu za to 10 lat w pace. Sporo. Podobne zarzuty są kierowane w kierunku do szefa firmy Red is Bet Pawła Szopy, który po tym jak dopiął deal z państwem, to kupił sobie betę za milion i kilka mieszkań za gotówkę w Warszawie. Ale kto bogatemu zabroni? Michał Kuczmierowski udzielił teraz wywiadu portalowi w Polityce.pl. Ten portal to taka medialna przebudówka PiSu. I były szef rządowej agencji mówi, że on się nie ukrywa. On po prostu szuka pracy za granicą, w Londynie, no bo w Polsce już nie może, bo tak go wszyscy oczernili. Milion Polaków mieszka na wyspach, pracuje, płaci podatki. Co z nimi? Moim marzeniem byłoby, żeby oni wrócili do Polski. I że wróci do Polski, gdy będzie miał gwarancję uczciwego procesu. Tylko, panie Michale, jest taki, Jeden mały problem. Musimy się cofnąć do grudnia zeszłego roku, 2023. Pięć dni przed przejęciem władzy przez Donalda Tuska, kiedy PiS jeszcze próbował przekonać cały świat, że ich rząd dwutygodniowy zdobędzie poparcie w parlamencie. Andrzej Duda, to się uda! To właśnie wtedy, jeszcze zapisu, agenci CBA wchodzą do rządowej agencji, którą pan kierował, i. Aresztują komputery. Centralne biuro antykorupcyjne podlega jeszcze wtedy Mariuszowi Kamińskiemu, a na czele rządowej Agencji Rezerw Strategicznych stoi wtedy Michał Kuczmirowski, który teraz boi wrócić się do kraju. Czyli służba podległa politykowi PiSu wbija do siedziby agencji kierowanej przez innego polityka pis Kochamy się dobrym. Jak ujawnił Onet, CBA prowadziło śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rarsie od połowy 2023 roku. Uwaga! Agenci CBA. A podsłuchiwali nawet rozmowy osób, które były zaplątane w tę aferę. I nie działo się to za czasów Tuska, tylko za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Zatem musicie ustalić teraz wersję o tym, kto tu kogo prześladuje, bo to się trochę kupy nie trzyma, bo to za waszych czasów służby zaczęły za tym chodzić. Tylko jakoś tak się dziwnie złożyło, że służby przed wyborami z pozyskaną wiedzą nic nie zrobiły. Ciekawe czemu. A jak już jesteśmy przy wyborach, to Michał Kuczmierowski próbował zostać posłem na Sejmu. Próbował bezskutecznie, zdobył 3342 głosy i nie pomogło mu nawet wsparcie samego premiera i rozdawanie agregatów prądotwórczych strażakom w kampanii wyborczej. Ej. Ale skąd kandydat do Sejmu ma agregaty dla strażaków? No jak to skąd? Z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, którą wtedy kierował. A to, że na moment przed wyborami rozdawał agregaty na terenie okręgu wyborczego, z którego startował, to już pewnie całkowity przypadek. Zwróćcie proszę uwagę, że ludzie związani z władzą są bardzo często prześladowani przez przypadki. Na przykład żony lub mężowie pracujący w państwowych spółkach za gigantyczne pieniądze to też zawsze przypadki i prywatne sprawy tych ludzi i często mężowie i żony nie wiedzą czym się zajmują i drugie połówki. To jest w ogóle hit. I jak na przykład krewni znajomi załapują się na gigantyczne państwowe kontrakty, to też są zawsze przypadki. Tylko czemu zwykłym ludziom, czemu zwykłym ludziom nie przydarzają się takie przypadki? Ja bym bardzo chciał być taki przypadek. No, nikt się nie zgłosił. Ale nie zgłaszajcie się, proszę. I agregaty, które rozdawał w kampanii wyborczej Kuczmierowski, miały oczywiście trafić pierwotnie na Ukrainę. Na zlecenie rządowej agencji kupiła je firma związana z Dominikiem Basiorem. To nowa postać w tej historii. Ale spokojnie, nie czujcie, proszę, że dołączył do nas ktoś zupełnie obcy, anonimowy. Oj, nie, wszystko zostaje w rodzinie, bo Dominik Basior miał być odpowiedzialny za prowadzenie kampanii wyborczej Mateusza Morawieckiego w 2019 i 2023 roku. I spółki z nim związane najpierw dostały 55 milionów złotych za maseczki i rękawiczki ochronne w pandemii, a następnie 92 miliony złotych za agregaty prądotwórcze, które miały trafić na Ukrainę. Czy trafiły? No nie wszystkie. Panie redaktorze, jest pan złośliwy. Operacja CBA, w ramach której podsłuchiwano między innymi pracowników rządowej agencji, miała kryptonim Walet. Według informacji do których dotarł Jacek Harukowicz z Onetu, firmy Pawła Szopy miały zarobić na umowach z rządową agencją nawet pół miliarda złotych, 500 milionów złotych. I po tym jak biznesmen zarobił? to kupił sobie na przykład 7 mieszkań w warszawskim Wilanowie za gotówkę, BMW za milion i planował też kupić Lambo za cztery bańki, no ale jednak zrezygnował. Nic tylko robić interesy z państwem polskim. Państwo, działa, państwo pomaga? Paweł Szopa, zawnioskował teraz o list żelazny. To taki układ z sądem, że oskarżony nie trafi do aresztu, ale będzie stawiał się na wszystkie wezwania. O list żelazny planuje starać się także Michał Koczmierowski, były szef Rarsu. I o to chodzi z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że kasę zarabiali ci, którzy byli związani z władzą. Setki milionów złotych wydawano z ominięciem procedur. I owszem, ci, którzy wydawali, teraz będą się tłumaczyć, że sytuacja była nadzwyczajna, bo pandemia, bo wojna. Ale to nie jest tak, że jak się bardzo chce, to można wydawać kasę jak się chce. Bo tak samo w szachach goniec nie może nagle skakać jak wieża, bo takie są zasady. Dziękuję, dobranoc. W przypiętym komentarzu znajdziecie linki do ciekawych materiałów związanych z tematem tego odcinka. I zachęcam Was oczywiście do komentowania. Do usłyszenia. Do zobaczenia.